Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice. Serce Zagłębia Miedziowego. Nowy pomocnik górnika Polkowice, Jakub Sypek. Witamy serdecznie w górniku. Witam. Ostatnie 7 sezonów to twoja gra w Zagłębiu Lubin. Rozpoczynałeś tam rywalizację jeszcze od juniorów. Tak, zgadza się. Do Zagłębia przychodziłem w wieku 14 lat i do tego momentu grałem w tej drużynie i zmieniając barwy na ten moment na wypożyczeniu do Polkowic. No właśnie, w ostatnim sezonie grałeś w rezerwach Zagłębia Lubin. 10 spotkań, 8 goli, to dużo jak na pomocnika. Zgadza się, jest to dobry bilans bramkowy. Liczyłem też na więcej występów w Ekstraklasie. Były to tylko 2 minuty w tym sezonie, więc nie za dużo i mam nadzieję, że po powrocie z wypożyczenia na pewno zbiera się ich zdecydowanie więcej. Jaką rolę widzisz dla siebie w Górniku Polkowice? Na pewno chciałbym wywalczyć sobie miejsce wyjściowe 11 i pomóc Górnikowi w osiągnięciu jak najwyższego miejsca w tabeli. No właśnie, jeszcze nie miałeś przyjemności zagrania w meczu ligowym w barwach Górnika, ale koszulka już na ciebie czeka. No tak, zgadza się. Mam nadzieję, że jutro nastąpi ten dzień w meczu z Chrobrym Głogów. Adrian, od lat młodych, bardzo młodych, związany byłeś nie tyle z Polską, co z Anglią. Bardzo ciekawa historia twojego życia piłkarskiego. Tak, no, jak byłem młody, to gdzieś tam właśnie spędziłem dużo czasu w Anglii, potem w Holandii, no i wreszcie w Polsce. Więc no, teraz tutaj jestem, trzeba się pokazać z jak najlepszej strony. No właśnie, jak wygląda szkolenie młodzieży na boiskach angielskich? Bo grałeś w kilku ciekawych klubach. Szkolenie młodzieży, no myślę, że tak jak wszędzie gdzieś tam jest bardzo duże zainteresowanie, właśnie może to gdzieś tam cechuje, że w tych krajach zagranicznych jest trochę większe gdzieś tam zainteresowanie tą piłką wśród dzieciaków, ale no myślę, że powoli gonimy te kraje. No właśnie, w twojej karierze piłkarskiej również zanotowałeś kilka występów w reprezentacjach narodowych. Tak, zgadza się, w tych młodzieżowych reprezentacjach 18, 19, 20 zaliczyłem parę występów. No na pewno fajne jest to przetarcie dla młodego zawodnika, który gdzieś tam ma możliwość reprezentowania kraju. No i na pewno gdzieś tam miło to wspominam. Jak to się stało, że z Holandii trafiłeś do Legnickiej Miedzi? W Holandii... Był taki moment, gdzie nie grałem, gdzieś tam tak naprawdę trener nie widział mnie w swojej koncepcji i uznałem, że no, nie ma tak naprawdę co siedzieć przez kolejne 2 lata i czekać może na szansę, tylko gdzieś tam proaktywnie do tego podejść. Akurat Miedź Legnica była wtedy chętna, więc no, doszło do transferu tam. W Legnicy, z Legnicy bardzo blisko do Polkowic, czyli do Górnika Polkowice? No tak, tak naprawdę po 4 latach spędzonych tam, wyprowadzając się później z Legnicy po 4 latach, okazało się, że wracam na Dolny Śląsk, więc no na pewno przyjemnie znam okolice, jestem gdzieś tam zadomowiony na tym Dolnym Śląsku, więc jak najbardziej, nic tylko grać, wygrywać. Zadałem już 3 mecze ligowe w barwach Górnika Polkowice. Zaklimatyzowałeś się na boisku wśród kolegów? Myślę, że tak. Niektórych zawodników tutaj znałem, z niektórymi gdzieś tam miałem do czynienia. No myślę, że tak. Myślę, że przede wszystkim teraz musimy myśleć o tym, żeby punktów nazbierać, bo to jest najważniejsze tak naprawdę w tej dla nas chwili, bo gdzieś tam myślę, że w momencie, kiedy zdobędziemy te punkty, nastąpi takie przełamanie, też troszkę odetchniemy i na pewno pójdzie to w dobrym kierunku.